Pokażę Wam dzisiaj, jak zrobić kartki w tak zwanym 3D. Uwaga, potrzebny nam będzie oczywiście papier kolorowy, nożyczki, klej, linijka i coś do pisania. Pierwszą kartką, którą Wam pokażę, będzie taka. Oczywiście jest to format A4, który składamy na pół i dopiero później będziemy do niej doklejać środek, więc nie będzie ona nam na razie potrzebna, więc odkładam ją na bok. Biorę sobie drugą kartkę A4 i zaginam do środka, tworząc prostokąt, który następnie muszę odciąć. Pozostałej kartki papieru, którą mam, odcinam prostokącik, żeby były równe. Zaznaczam sobie i odcinam drugi prostokąt. Ten prostokącik na razie też nie będzie mi potrzebny, więc odkładam go na bok. A zajmij się teraz tym. Do niego będzie nam potrzeba 7 serduszek. Jak to zrobić? Biorę sobie kolorowy papier, odcinam z niego prostokącik i aby nasze serduszko mieściło się na naszym prostokącie, zaznaczam sobie, składam na pół i wycinam serduszko. Takich serduszek potrzeba nam będzie 7. Co robimy dalej? Przykładam sobie moje serce do prostokąta. Teraz potrzebna będzie linijka. Na końcu naszego serduszka zaznaczam linię. Co robię dalej? Odliczam sobie do góry 6 centymetrów. Ale co centymetr robię linię. Po namalowaniu linii zginamy kartkę wzdłuż właśnie tych linii. Ja już sobie tutaj pozginałam moją kartkę. Co robimy dalej? Bierzemy sobie jedno z serduszek. Smarujemy klejem tylko na końcach. I przyklejam tutaj mój kwadracik. Co robię dalej? Tak samo smarując tylko górę serduszka, przyklejam w tym centymetrze, który sobie odmierzyłam. I tak robię ze wszystkimi serduszkami. Ja już przykleiłam wszystkie moje serduszka. I teraz bierzemy prostokącik, który wcześniej odcinaliśmy. Przyklejamy go tutaj na końcu. W tym miejscu, a pod ostatnią linią zgięcia możemy napisać dedykację albo życzenia.
Ja już moją dedykację napisałam, ale na razie Wam jej nie pokażę. Bierzemy teraz naszą początkową kartkę i nasze serduszka przyklejamy, ale przyklejamy tylko ten wystający prostokącik. I gotowe. Teraz pokażę Wam efekt końcowy naszej kartki. Ciągniemy delikatnie za tą końcówkę. I widzicie, co dla Was napisałam? Teraz delikatnie pchając w górę, nasze serduszka się zamykają.